Kolejnym spotkaniem z Panem Jezusem, które mamy opisane w Biblii, jest spotkanie apostoła Pawła, który słyszał głos z nieba. Widzimy to w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział od 1 do 9 wersetu. Widzimy to w Dziejach Apostolskich, 22 rozdział od 6 do 11 wersetu. Widzimy to również w 26 rozdziale od 12 do 18 wersetu. I stało się w czasie drogi, gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Z Saula na Pawła. Spotkanie uwielbionego Chrystusa z Saulem z Tarsu ma wielostronne znaczenie zarówno dla Izraela, jak i dla Zgromadzenia Bożego. Trzykrotnie jest nam relacjonowane nawrócenie tego energicznego, uczonego mężczyzny. Podczas uważnego czytania tego zainspirowanego przez Ducha Świętego opowiadania o nawróceniu Saula można zauważyć, że w określeniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego, następuje stopniowanie. Najpierw jest o Nim mowa jako o świetle, następnie jako o wielkim świetle, a na koniec jako o świetle, które jest jaśniejsze niż blask słońca. Z tego wynika, że Pan Jezus Chrystus nabierał coraz większego znaczenia w sercu Pawła. Ponadto ukryte są w tym jeszcze inne bardzo ważne prawdy. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie, zajaśnieje On dla swojego ziemskiego ludu jakoś słońce sprawiedliwości. Skutkiem tego cała resztka Izraela zostanie uratowana, zbawiona. Zapowiadając to przyszłe wydarzenie, Jezus ukazał się Pawłowi jako poronionemu płodowi. Jeszcze lepiej to ujmując, można powiedzieć, że był to jakby przedwczesny poród, jeszcze przed nadejściem właściwego czasu dla Izraela. Izraelita Saul poddał się Panu i został uratowany. Dzięki temu mógł on już wcześniej korzystać z błogosławieństw Bożych, które zostały zapewnione ziemskiemu ludowi dopiero w przyszłości. Światłość z nieba, jaśniejsza niż blask słoneczny, pokazuje związek Pana Jezusa ze zgromadzeniem, któremu Pan Jezus Chrystus objawi się w chwale przekraczającej poza pierwsze stworzenie. Pokazuje to, jak wysokie stanowisko w oczach Pana Jezusa Chrystusa posiada zgromadzenie. Saul z Tarsu był mężem szczerym, jednak był także posłańcem według własnej woli. Zdecydowanie prześladował wierzących, wierząc, że tym służy Bogu. To, że było to błędne przekonanie, stało się dla niego jasne dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus, okazując swoją moc, pojawił się w jego życiu i doprowadził go do nawrócenia. Dysząc groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pana, Saul wyruszył do Damaszku. Przed bramą tego miasta oślepiła go jasność z nieba, wtedy usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Saul od razu rozpoznał Bożą moc w tym zakresie, w tym głosie. Saul od razu rozpoznał Bożą moc w tym głosie. Wiedział, że tym, który do niego mówi, jest Pan Jezus Chrystus. Ta świadomość odmieniła wszystko, w co wierzył i o co walczył. Od razu poddał się autorytetowi Pana Jezusa Chrystusa. Przekonał się, że uwielbiony Chrystus Jezus jednoczy się z wierzącymi, będącymi jeszcze na ziemi. Chrystus i Jego zgromadzenie tworzą jedność. On, Pan Jezus Chrystus, jest głową tego ciała w niebie, a wykupieni są członkami na ziemi. Ta jedność jest tak doskonała i realna, że Pan Jezus Chrystus utożsamia się ze zgromadzeniem, mówiąc: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz?
dlaczego mnie prześladujesz? Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Jest to bardzo ciekawe, mnie. Apostoł Paweł stawia dwa ważne pytania. Pierwsze z nich brzmi: kim jesteś, Panie? Odpowiedź: ja jestem Jezus. Wskazywała mu i wskazuje każdemu wierzącemu prawdziwą treść życia. Wielu poetów opisuje wielkość i chwałę tego imienia, wyrażając przez to, jak wiele znaczy dla nich Pan Jezus Chrystus. Drugie pytanie brzmi: co mam czynić, Panie? Teraz dochodzi do tego temat jego służby. Chodzi o jego służbę. Odpowiedzią jest: wstań i idź do miasta. Pan sprawdza jego posłuszeństwo. Następnie stopniowo pokazuje mu, jakie zamierza powierzyć mu zadania. Od Ananiasza apostoł Paweł dowiedział się, że ma zanieść imię Pana Jezusa przed pogan i królów i synów Izraela, a także, że będzie musiał wiele wycierpieć dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Paweł później modlił się i modlił się w świątyni, wpadł w zachwycenie i zobaczył Pana Jezusa Chrystusa. Ten powiedział mu: ja cię wyślę daleko do pogan. Powołany przez Pana Jezusa Chrystusa i przez Niego, przez Pana Jezusa Chrystusa, też posłany jako apostoł narodów, wypełnił swoją służbę i cierpiał dla imienia Pana Jezusa aż po śmierć, męczeńską śmierć.